Ale z tą wyjątkowością to bym jednak prosił delikatnie. Kurwa jest! Za nogę rozrzać. Kurwa, ja nie mogę sobie znosić, ale ja nie mogę, ja muszę rozrzać koniczynę, która jest zbudowana. Kończynę. Koniecyna to jest roślina. Koniecyna dolna została zbudowana. Każdy... No ty kurwa na łące jesteście na sali poprzez tej. Koniecyny, ty krowa. Elastyka. Tak, elastyka. Mięśnie zbudowane. Ale tak. Dla trenera zadzwoniłem do szpitala i wziąłem ten kurwa wydruk, żeby trener zobaczył nam nową nogę. Nowy staw skokowy. Łebki powinni wymienić, a nie nogę. Marianko, widzisz, jak będziesz wyglądał, jak będziesz śniadania w aptece jadł. Takie, coraz lżejsze. Stop, zapomniałem, stop, panie Michale, jak wychodzimy z rynku, jedną nogę na dnie i później drugą. Bo jak pan będzie tak robił, to pan ryjem wyrwie tam o podłogę. Chciałbym, żeby odrobił chociaż trochę kunsztu bokserskiego pokazał i żeby się nie bił. Bo jak się ludzie biją, to morda boli, a ja mówię mu, żeby się nie bił, żeby boksował. Ale srok, co? Przekonaj mnie na dół. Na co ten ryj wystawia? Później ty polecisz, że zrobię to i jest poważnie. Patrz. Polecisz na dół i ja cię tu od razu nie wiem. 7 lutego o 11.07 światło zgasło. Zgasił to nieżyjący już Rysiu Majdański. Obudziłem się tam po dłuższym czasie. I żeby to mi się tak bardzo odbiło na zdrowiu, to bym nie powiedział, ale to mnie nauczyło to, żeby jednak ręce przy ryju trzymać, a nie na jajach, nie? Zamiast mu zrobić to, bo ty się kurwa chowasz. Pod kieszem na musi wlecieć za chwilę, kurwa, bo cię biją. Ale mówię cały czas, że to głowa ma znaczenie, nie? Że coś nie idzie tak, masz twardą psychę. To sobie radzisz, nie można, no przyjąłem raz, drugi, trzeci, o nie, idzie mi, zacznę płakać, pójdę do domu. Nie, bo to co ja zawsze powtarzam, tam nie klepią się po dupie, biją się po głowach. Czyli gdy pana podopieczny kiedyś podszedł do trenera i powiedział, trenerze, chcę zawalczyć dla organizacji freakfightowej z jakimś freakfighterem, to co trener wtedy odpowiada? Wal się. I muszę pozdrowić, bo tam oprócz tych wszystkich, cały personel, chciałem pozdrowić Artura Grzywkę, który szrotem przyjechał 700 km do Murza Sichle i wracał i się mu tam po 1,5 km samochód zatrzymał, ale chyba z oszczędności, bo zamiast benzyny wody dolał, tam wszystko zamarzło i czeka na lawetę tam, nie? I jakoś dziwnie mi go nie jest szkoda. Ale nie chciałbym się w takiej sytuacji znaleźć. Chyba nigdy by nie chciał, ale na Artur, szczęście. Pozdrawiam. Od siebie z domu, z Warszawy. I to wszystko na ten temat.